mi nie grozi. Wiem, kto jest moim pasterzem. Znam jego głos i nigdy za innym nie pójdę. Drogi ojcze Damianie, kilka lat temu przyprowadziliśmy nasze dzieci do chrztu. Dziś przychodzimy prosić o kolejny sakrament. Ten sakrament ma umożliwić naszym dzieciom, aby jeszcze lepiej stawały się przyjaciółmi Jezusa, by mogły kroczyć przez życie, przynosić owoc i aby ten owoc w nich trwał. W imieniu wszystkich rodziców tych dzieci prosimy o udzielenie im pierwszej komunii. Dobry pasterz wie, że najcenniejsze, co ma, to są owce i najlepszą rzecz, jaką w życiu może zrobić, to kochać aż do śmierci. Bo w miłości czasami tak jest, że trzeba być gotowym na umieranie i to jest prawdziwa miłość. Nie wtedy, kiedy wszystko jest cudownie i wspaniale, ale wtedy, kiedy pojawiają się trudności. Eucharystia, którą przeżywamy, którą sprawujemy, którą ja sprawuję jako kapłan, uświadamia mi każdego dnia, że warto za miłość oddawać życie. Ta Eucharystia, którą za chwilę przyjmiesz do swojego serca, ma cię przekonać, że warto przyjąć miłość i kochać innych. Nie pozwólcie, aby wasza nadzieja znajdowała się na ziemi, lecz w niebie. Niech wiara wasza umocniona będzie w Bogu, aby była ona Jemu przyjemna. Ponieważ tego, czego nie widzicie teraz, ale wierzycie, zobaczycie tam, gdzie wasza radość będzie trwać bez końca. Choćby Z Tobą idę dalej, z Tobą idę dalej.